Witam w kolejnym odcinku gry Top Rider. Jesteśmy już niedaleko wieży i spróbujemy się tam dostać. Nie wiem, czy akurat w tym odcinku uda się. Coś tam jest. Jakaś roślina. Zbieram te rośliny, ale jeszcze nie odkryłem, do czego one służą. No dobra. Dobra, spróbujemy się pozbywać najpierw tego kolesia, tak? To lampa była. Ale widać, że jeszcze tam coś tak jakby było. Dobra, ten w karcie dostał. No, musimy czekać trochę. Teraz umrzesz! Ile tutaj ich jest? Pora umierać! Uda się. Hej, łatwo! Cholera, już po tobie! Jasna! Może akurat strzelać w łuku, jeżeli biegają za mną. Pora płonąć! Kurczo! O! Idę po ciebie! Czy żyje? No dobra. Czyli pozbieramy monatki po nich. Tutaj jeszcze strzały leżą. Jeszcze kogoś tutaj ubiłem po drodze, zaraz zobaczymy. Tu się wydaje, że jeszcze chyba tutaj coś było, ale dobra. Czyli to byłoby na tyle i idziemy teraz dalej, zobaczymy, co tam akurat dalej się znajduje. Że to jest jakaś baza wojskowa opuszczona. Czyli mam maksymalną ilość. Zobaczmy najpierw tutaj, czy tutaj coś znaleźć można. Nie ma nic, dobra. To wchodzimy do środka, jeszcze jakieś pociski są. Hej, ilu ich tam jest? Tylko jedna z tego nowego statku. Dobra, widać, było jakieś cienie.
No dobra, zobaczmy. I tutaj coś jest. Beczka i... skrzynia jakaś. Moneta z epoki Edo, wybita pod koniec XVII wieku. No dobra, mamy kolejną monetę. Z wielu starych wraków na wyspie. Dwie monety na razie znaleziono. I poszukamy teraz kolejnej naszej ofiary. Pora płonąć! Jeszcze jeden powinien być. Tu mam jeszcze jakieś surowce. Idziemy dalej. Teraz tutaj jeszcze kogoś. Coś tutaj jest. Dobra, tutaj nikogo nie widać. Dobra, spróbujemy przeskoczyć. Tu jest wejście na górę, ale zobaczę jeszcze co tutaj. Coś się tutaj znajduje. O, jakaś skrzynia jest, tak? Dobra, włazimy na górę. Bunkier z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. To będzie trzeba. Najpierw przycelować. I teraz E. Łuk oczywiście. No, dziennik mamy jakiś. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Podążam teraz za ojcem Matiasem na dobre i złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko, co sztorm wyrzuci na brzeg, jest nasze. I to my decydujemy, co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy, kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. No dobra. Kolejny zapisek mamy.
Mamy tutaj przejście. I oczywiście gaz. Dobra. No to można się teraz przycisnąć. Pełno szczurów tutaj mamy. Pozwól mu. Pewnie do napędzania generatora w wieży. Jak my je do cholery wniesiemy po schodach? Dobre pytanie. Na razie je tu zostaw. Później wartownicy nam pomogą. O cholera! Wsparcia! Należysz do mnie! Dobra. Dobry jest. Ale ranny za to. No, czyli mamy kolejne parę typów ubitych. Przydałoby się właśnie ogień skądś znaleźć. Czyli nic tutaj nie ma w tej szafce. Naciśmy ogień, to bierzemy teraz ogień i spróbujemy to. No i spalimy to. Bieżące. No dobra, czyli coś tutaj zostało zniszczone. Co to jest jeszcze? Czy jeszcze coś tutaj mamy do zniszczenia? To chyba wszystko. Strzał mamy maksymalnie. Z tego? Dobra. Wygasiliśmy pochodnie. Czyli nie będziemy zwracać na siebie uwagi, tak? Czyli idziemy teraz dalej. Ale oczywiście tradycyjnie weźmiemy łuk. Dobra, czyli idziemy tędy. Tu mamy, zaraz zobaczymy.
Czyli jest jakieś przejście. Mamy latarnię. Ale do czego ta latarnia? Tu jest gaz. Tutaj się przejść nie da. Tutaj tak samo. Nie ma dokąd uciec! Co u diabła? Popatrzę, jak umierasz. Dobra. Musimy uciekać, bo tutaj pełno gazu jest. Czyli lampa naftowa głównie do tego będzie potrzebna. Pytanie tylko, gdzie się schować? W razie czego? Dobra. Kolejny jest zniszczony. Czy jeszcze tu taki sztandar jest do zniszczenia? Bierzemy kolejną lampę. Lepiej stąd się schowam. Chyba nie trafiłem. Nikt nie ucieknie. Czyli nie mogę się wejść tam. Właśnie chodziło. Czyli mamy przejście. Tu mamy kolejny ten do spalenia. Czy uchowała się tutaj jeszcze jakaś lampa? Tutaj nie widać. Czyli pochodni nie użyję tutaj. No, mamy pukawkę. Wykończ mnie! Proszę! Po prostu mnie dobij. To tylko spalić można, jeżeli nie. To się tutaj zaświeciło. Raport polowy z ekspedycji. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy. Ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie.
No dobra. Co jeszcze tutaj znaleźć można? Na pewno przydałoby się właściwie ten sztandar zniszczyć. Ale chyba z pochodnią tutaj nie wejdę, dobra. Czy jest jedyna droga. No drzwi się otworzyły. Czy... O właśnie, jest tutaj. Czyli zniszczę kolejny sztandar. Wcześniej te drzwi były zamknięte. Czyli jeszcze jest dwa sztandary do spalenia, tak? No, na pewno gdzieś tutaj się jeszcze znajdą. No dobra, zaraz zobaczymy. Teraz! Światła! Ten jeden, tak? Udało się. Właśnie. Czyli surowce mamy. Ja bym rozwalił reflektory wszystkie, to pewnie chyba wszyscy nie widzieli. Należysz do mnie! Pomocy! Dobra. Czyli tutaj jest jakieś wejście. Ale jeszcze wszędzie tutaj nie byłem. Zobaczę, czy jeszcze coś tutaj znaleźć można. Jeszcze nie wchodziłem tutaj. Ojciec Matthias nas wyzwoli. Od czego? Od tej wyspy? Najpierw. I teraz E, można otworzyć, no. Czyli mam kolejny tutaj sztandar, tak? Do zniszczenia, właśnie. Szukam sztandarów, aby wszystkie znaleźć. I po kolei spalić, no.
Czy jakieś dodatkowe punkty umiejętności się dostanie? Dobra, został jeszcze jeden gdzieś. Tutaj w bunkrze powinien się znajdować. Całkiem możliwe, że będzie właśnie tutaj. No właśnie, jest kolejny. Czyli wszystkie sztandary mamy zniszczone. Niewierzące, wyzwanie ukończone. Dobra. Co to jest? Zobaczymy. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze bardzo wysoko. Czyli ma się rozumieć, że będzie trzeba się wspinać, no. Świetnie. No dobra, co tutaj znajdziemy? Tutaj drzwi są. Strzały pod dostatki mamy. Co to jest coś takiego? Przejście! No dobra. Lepiej, żeby ta wieża działała. Uważać. Dobra, wydostaliśmy się w końcu z tego bunkra i zostaje nam tylko wieża. Dobra, obóz dzienny. Zamknij. Zaraz, miałem jedną umiejętność, tak? A to dobra, to tym się zajmiemy. Dlaczego by to by się przydało? Sprzęt. Może by ulepszyć się ten nasz pistolet. Magazynek. Stabilizator serii, dłuższa, trzy magazyny. Dłuższy magazynek by się przydał. Reduktor odrzutu. Dłuższy magazynek damy. Czy jeszcze coś można ulepszyć tutaj? Pojemny magazyn, to też by się przydało. I teraz jeszcze pozostał nam łuk. Dobra,
To zostało wzmocnione. Dobra, to jest ulepszone. Aha, umiejętności. No dobra, ale to chyba będzie w kolejnym odcinku. Chociaż nie wiem, jak mi to długo zajmie, na pewno tam będzie pełna typo do ubicia. Więc zapraszam do kolejnego odcinka. A tym jeszcze żegnam was i cześć.